Dobry wieczór Państwu, dzień dobry, witam z deszczowego, tym razem już nie takiego słonecznego, witamy razem z Kotem po raz drugi dzisiaj. Kizia, przywitaj się ładnie, Kizia się już chowa po prostu, dobrze, to właśnie tutaj z tyłu posiedź, tu popatrz jaka, popatrz, powiedz coś Państwu, no, teraz raz je wytrzeć się o to najwygodniej. Więc witam Państwa, mam nadzieję, że już nie będzie widać, robi się żółto, zielono, znaczy pomarańczowo, zielono na OBS-ie, to znaczy, że coś tam powinno lecieć. Teraz się widzę kółko. No. Ciekawe, czy się dobrze. Krzysztof K., dojdziemy i do tego. Proszę Państwa, zacznę od tego, że po porannej audycji, zgodnie zresztą z przewidywaniami, już wylewa się na mnie kubeł pomyj, a jedynym właściwie argumentem, kto tam wierzyć SBK-owi. To nie wieście, proszę Państwa, naprawdę nie wieście. Ja już nie będę wracał do tego listu. Prosiłbym tylko Państwa, żebyście mi nie przesyłali tłumaczeń jako komentarzy, tłumaczeń tego listu tłumaczonego przez tłumacza Google, bo proponuję zachować jednak czasy, osoby, strukturę języka angielskiego, a także znaczenie kontekstowe, bo język angielski jest językiem kontekstowym w dużej mierze i także wiele rzeczy zależy od kontekstu i nie można tego tak tłumaczyć, jak to robi Google tłumacz. No ale nieważne, ja nie będę już teraz mówił, ja już o tym liście powiedziałem, on tam został w różnych opublikowany właściwie ten program w różnych portalach, bez konsultacji ze mną. Nie chodzi o to, ja nie mam o to pretensji, ale ja tego nie konsultowałem. Niech sobie umieszczają, co chcą. Ja ten temat zakończyłem, powiedziałem, co swoje. A wszystkim tym, którzy w ten sposób mówią, proponuję, żeby, no dobrze, myślcie, co chcecie, róbcie, co chcecie. Tutaj zablokowałem tylko jedną osobę, która się nie zgadza, ale z tego powodu, że sposób, w jaki się ze mną nie zgadza, był po prostu taki dość, że tak powiem, bardzo chamski na tej zasadzie. Więc niech tak będzie. Ja, możecie Państwo wierzyć, co chcecie, organizować jakie manifestacje chcecie 1 września, pod jakimkolwiek pretekstem przy okazji wizyty Trumpa, ale ostrzegam, że może się tak skazać, może się nagle tak stać, że znowu będziecie musieli chodzić na 1 maja, świętować 22 lipca, wpisać w konstytucję wieczną przyjaźń z naszą kochaną Rosją, braćmi Rosjanami, prawda? I wasze dzieci będą musiały się uczyć po rosyjsku. Wasza sprawa, jeśli ktoś to woli, niech tak będzie, proszę Państwa. Niech tak będzie. Ja już nie na ten list nie będę i ci, którzy się włączą później, nie, od razu mówię wprost, tłumaczcie im, ja już nie będę na ten temat odpowiadał, bo nie o to chodzi. Miał być w ogóle na inny temat. Miał być w ogóle na inny temat i inny miał być tytuł. Ten tytuł będzie jutro. Na Facebooku jest inny tytuł i to jest inny, ale no znów seryjny. A co miałem powiedzieć? Ale zanim dojdziemy do tego znów seryjnego, to chciałem tutaj Państwu powiedzieć, że ta sprawa z naszym marszałkiem Okrągłej Izby jest coraz śmieszniejsza, bo to już w końcu okazuje się, że tam nikt praktycznie nie mówi prawdy. Co prawda te krokodyle łzy i te fałszywe oburzenie posłów PO jest dla mnie bez sensu, ale to nie usprawiedliwia. A jednocześnie jest informacja, że przy okazji posłowie podwyższyli sobie, może też o tym powiedzą, o 600 zł jakieś diety, dostaną 600 zł podwyżki. Bardzo fajnie przy tym układzie. Chciałem tylko powiedzieć, i to potwierdzą moi znajomi policjanci, proszę Państwa, również potwierdzą, że jakby któregokolwiek zwykłego policjanta złapali, jak dziecko do szkoły podwozi radiowozem, miałby dyscyplinarkę i podobno to ma być tanie państwo. No właśnie, konfety dla ministra, samolot dla marszałka. Drugie, niech tak będzie. Ale proszę Państwa, chcę przypomnieć, że po sprawie Olewnika, kiedy były dwa samobójstwa w więzieniu, teoretyczne samobójstwa przynajmniej, Ćwiąkalski podał się do dymisji. W ciągu tygodnia chyba mamy drugą zaskakującą śmierć w sprawach, proszę Państwa, w sprawach, które są bardzo dziwne i bardzo bulwersujące. Wiemy mało, przy okazji Brunona Kwietnia, czyli Brunona K., bo już podano i nazwisko Brunona Kwietnia, to nie wiadomo nic. Tak prawdę mówiąc, wiadomo tylko, że strażnik go znalazł. Nie wiem, jak to będzie. Na szczęście nie jest piątek.
Przypuszczam, że tak jak w przypadku brata pewnego pana posła, szybko będzie się okaże, że to jednak, że to była śmierć naturalna, albo ewentualnie samobójstwo. W sprawie Cygana, czyli boksera, jest śledztwo w celu zmuszania do samobójstwa i skłaniania do samobójstwa, więc coś tam jednak bardziej było. Chcę powiedzieć, że ten bokser, bez na to kim był, ale ujawnił całą aferę podkarpacką, łącznie z tymi dwoma Ukraińcami, łącznie z niektórymi nazwiskami, które się nie mogą dzisiaj nie podobać, proszę Państwa. Więc to jest dla mnie symptomatyczne. Natomiast jeśli chodzi o Brunona K., proszę Państwa, zacznę od takiej anegdoty. To znaczy, to nie jest anegdota. Ci, którzy mnie tutaj, moi byli koledzy, którzy mnie nienawidzą, mogą to potwierdzić, ale była kiedyś taka w Polsce, w podziemnej Warszawie, grupa, tak to się nazywała, to grupa działania i miała dalej nazwę dzielnicy. Nie będę mówił, jaka to była grupa. Bardzo organizacja podziemna z drukarnią, w której ja dochodziłem jako łącznik, moich dwóch czy trzech kolegów było tam też w tej grupie z pracy, dwóch na przykryciu, jeszcze ze dwa, trzy źródła. Grupa ta, wyeliminowaliśmy nawet jedno źródło Departamentu Trzeciego, żeby nam nie przeszkadzało. Ja mówię poważnie. Ja mówię poważnie w tej chwili i pojawiło się tam dwóch takich w tej grupie działania, dwóch takich rzeczywistych ludzi z podziemia, z czego jeden dzisiaj jest bardzo znany. Bardzo takich tego, oni wszyscy i takżeśmy razem sobie działali. Aż pewien taki mój kolega, tych co obsługiwał, mówi, powiedział do naczelnika, szefie, a może byśmy i zwerbowali tego tam takiego jednego jeszcze, tych dwóch. No i tak na tej zasadzie. No i szef tak się popatrzy i mówi, daj spokój. Słuchaj, niech tam będzie ktoś w końcu z podziemia, bo wychodzi na to, że my robimy podziemia. I proszę Państwa, to jest anegdota, gdyby to była, i to by była, proszę Państwa, anegdota wesoła, tylko że tutaj chodzi o śmierć człowieka. Otóż ta sprawa powstała na zapotrzebowanie, ewidentne zapotrzebowanie PO, bo ja przypomnę, że to był 2011-2012 rok, powstała na ewidentne zapotrzebowanie PO. Do tego by uderzyć w środowiska prawicowe, związane z Marszem Niepodległości, który wtedy jeszcze chyba nie było, jak pamiętam, i z innymi takimi, z tego typu ugrupowaniami, dość mocno. To idziemy po was, pamiętacie, i tak dalej. To zresztą było również po Smoleńsku. To zresztą również było po Smoleńsku. W związku z czym postanowiono znaleźć, a ponieważ pan doktor świętej pamięci już doktor Kwiecień był świetnym chemikiem, wspaniałym pirotechnikiem, ale był moim zdaniem niezbyt, był bardzo naiwny, a przede wszystkim chyba jednak trochę chory psychicznie. I stworzono więc grupę, w grupie, w której tak były same źródła i sami oficerowie ABW. Tam nie było nikogo. W rezultacie oni nic nie wysadzili, oni zamierzali, on zamierzał wysadzić, to wszystko było od początku gra operacyjna i on został zmanipulowany. W normalnym państwie, proszę Państwa, nieoznany nie dostałby takiego wyroku. Naprawdę nie dostałby aż takiego dużego wyroku, czy ewentualnie poszedłby do psychiatry. Nie dopuszczono by do tej sytuacji, gdyż służby się szybko zorientowały, czym grozi taka manipulacja. Oczywiście, prawdopodobnie również coś mu obiecano za milczenie. Być może również zwolnienie w tym momencie, dlatego że tak się składa, że najprawdopodobniej, ja będę sobie dodawał najprawdopodobniej, ci oficerowie ABW, którzy niby to zaplanowali, zostali nagrodzeni i tak dalej, nadal mają dość sprawcze role w tej samej instytucji. Po prostu. Ciekaw również jestem dalszych karier prokuratora i sędziego, których skazał tego człowieka. Naprawdę się tak zastanawiam, o co tu chodzi. Zbigniew, pokazano w mediach zdjęcie cząstki składowych bombki, którą niby zmajstrował świetny chemik, mało nie pękłem ze śmiechu. Być może, ja nie wiem, ja nie umiem konstruować bomb, nie znam się na tym, powiem wprost. To nie jest tak, zresztą się takimi rzeczami nigdy w życiu nie zajmowałem. Natomiast powiem, że to jest sprawa ewidentna manipulacja. Od samego początku z tą sprawą była manipulacja, po prostu ABW potrzebowało sukcesu wymierzonego w prawicę,
Ja chcę przypomnieć, że jak dotychczas to tylko, jeżeli chodzi o zbrodnie z nienawiści, o której dzisiaj ciągle rano słyszałem od człowieka z Obziru, że dojdzie do zbrodni nienawiści na tle jakimś tam, to muszę powiedzieć, proszę Państwa, że do tej zbrodni raz doszło i przypominam słynną sprawę łódzką, gdzie zabito kierownika biura jednego z posłów PiS-u. O tym jakoś nikt dziwnym trafem nie mówi, proszę Państwa. Mówiło się, Krystian Adrianczyk, tak, mówiło się również w czasie poprzedzającym o likwidacji ABW, o reformie służb i tak dalej, tam się wszyscy poczuli zagrożeni, poza tym każdy szef, który wszedł, potrzebuje natychmiast sukcesu i on miał ten sukces po prostu. No, znalazł terrorystę, który chciał wysadzić, miał 200, podobno tam, jak gdzieś przeczytałem, 200 kg materiałów wybuchowych i chciał wysadzić cały sejf w powietrze i wszystko władze, tylko po pierwsze nikt się nie zastanawiał nad tym. Planowanie też jest karalne, ale nie aż w ten sposób. Więc tam się pojawiła nagle grupa jakaś, która to wszystko, jak powiedziałem, okazało się, że z tej grupy był tylko Brunon K., który był tak naiwny, że nie wiedział, że dookoła siebie ma oficerów i agentów ABW. I to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, proszę Państwa. To jest taki sam sposób, dlaczego przypomnę tą anegdotę o Solidarności i o tej grupie specjalnej. Tak jest, proszę Państwa. Ja powiem Państwu jeszcze jedną anegdotę, bo to taka paranoja, znam tego typu paranoję, w którym w jednym z województw za komuny stworzyło, ponieważ Kiszczak rozliczał, niesamowicie wydał takie polecenie, że każdy oficer MOSB ma mieć dotarcie do podziemia, a tam naprawdę nie było podziemia, to było malutkie województwo. No i oni poprosili, żebyśmy dali im tam trochę z Warszawy gazetek i tak dalej. No i z dwóch źródeł policyjnych, milicyjnych, takich typowych, jednego małego złodziejaszka, drugiego jakiegoś tamtego, stworzyli grupę podziemną po prostu na tej zasadzie, żeby się móc pochwalić przed Kiszczakiem. To jest też taka metoda. I jakby prawdopodobnie Brunon K., wiem, że kasacja została zlikwidowana, bo przecież władza poczuła się zagrożona, każdej strony władza poczuła się zagrożona, bo Brunon K. chciał ich wysadzić w powietrze razem z Sejmem. Ja oczywiście naganne jest nawet próby wysadzania kogoś w powietrze, czy myślenie na ten temat, ale sędzia powinien wziąć pod uwagę wszyscy, że gdyby nie ta grupa, która się nagle koło niego pojawiła, to on by tych planów nie miał, bo on te plany zaczął robić dopiero wtedy, kiedy go się stworzyła ta grupa, więc w końcu kto tą grupę stworzył, tak na dobrą sprawę. Facet powinien moim zdaniem wylądować u psychiatry i tyle. I w tej chwili odmówiono mu, proszę Państwa, w kasacji, przegrał w kasacji, w związku z czym być może był rozżalony, być może zaczął coś mówić, być może rzeczywiście jest to jakaś śmierć naturalna. Tutaj już ktoś mi pisze, że ten bokser miał kłopoty w więzieniu. Tak to jest zawsze. Proszę Państwa, wszyscy mają albo kłopoty finansowe, tak jak pan Leper, albo mają kłopoty rodzinne, albo i tak dalej. A tymczasem nikt nie szuka, kto tak naprawdę w tej całej aferze podkarpackiej, jakie to były nazwiska i kto wykorzystywał 14-letnie dziewczyny. Prawda? Więc zastanówcie się Państwo, czy jak to wygląda, to co ja nazywam herem Wolkiem, i zastanówcie się właśnie Państwo nad tym, czy to właśnie nie jest powodem, czy to zdanie, które mówię, że Herren Wolk idzie w poprzek sceny politycznej, nie jest prawdą, bo chyba jest prawdą. Oczywiście ja nie oskarżam nikogo personalnie, zaraz to będę o tym mówił, poza jedną rzeczą, bo chciałem tutaj wrócić do pewnej historii, ale póki my w końcu nie zaczniemy myśleć i nie zaczniemy rozliczać władzy rzeczywiście, no to jak wiadomo będzie. A tak a propos władzy, wydaje mi się, że istnieje jakaś taka, jak się nazywa, jak to nazwać, nie wiem, proszę Państwa, jakaś taka trucizna, która się nazywa PESEDOL czy coś, PSL, PSL-EDOL, czy tam jakiś tam, co jakbym powiedzieć, PSL-ist, to jest jakaś trująca choroba po prostu, ponieważ już dzisiaj pan Kukiz, któremu nikt nie przetłumaczył listu tych ambasadorów, tych senatorów. Już pan Kukiz dzisiaj już protestuje i znowu 447, znowu zaczyna tutaj, żeby składa natychmiast do Sejmu. No jak wiadomo, zbliżają się niestety wybory, trzeba znowu zaistnieć, głosujcie kochani na mnie, prawda? Tym bardziej, że po tym jego wypowiedzi pana Kukiza, że 900, że tysiąc, że tam tysiąc ludzi woli iść tam z ilomaś tam uczciwymi, jak on to powiedział, ale jak on pójdzie z tysiąca,
900 okaże się kanaliami, to jak on mówi o swoich własnych kolegach i o ludziach. Takie jak na przykład Krzysiek Adamek, zwany Kaktusem, takie jak Jakub Perkowski i paru innych, ludziach naprawdę uczciwych, może nie nadających się do rzeczy, ale uczciwych, którzy naprawdę się nie okazali kanaliami, takich jak wielu kilku posłów. Skoro tak mówi o tej swojej grupie politycznej, no trudno, no trudno. No, jak widzę, no, antysystemowość polega jednak na przytulaniu się do najbardziej systemowej partii na świecie. Niech tak będzie. Ja powiem wprost, że zaczęło się robić w Polsce niebezpiecznie, bo przypuszczam, że następuje w tej chwili wielkie czyszczenie, które jest czyszczeniem przed przegraną. To zawsze tak jest, ponieważ wydaje mi się, że PiS się obawia jednak wyniku wyborów mimo tych sondaży, co aż niepotrzebnie, bo PiS wygra te wybory. I zaczyna się swoistego rodzaju czyszczenie. Ja powiedziałem wyraźnie wczoraj i powtórzę to jeszcze dziś. Prześledźcie Państwo kariery prokuratorów, przede wszystkim i sędziów, ze sprawy Arka Kraski, ze sprawy pana Komendy, również ze sprawy Brunona Kwietnia, ze sprawy tego boksera. Ci ludzie, przy czym my, akurat Arek Kraska i pan Komenda są na wolności, po wielu latach naprawdę męki. Bastek, a czego pani myślała? Powiedziałem dziwne i konwencjonalne? Nie powiedziałem w ten sposób jeszcze. No więc... I proszę państwa, i to przestaje być wesołe. To naprawdę w wielu wypadkach ja mogą się mnie nazywać esbekiem w ogóle, jak chcecie, agentem amerykańskim, czymkolwiek, ale... Ja mówiąc to, co mówię o Smoleńsku, o bracie pewnego pana posła i to, co teraz, naprawdę dość mocno ryzykuję. A teraz jeszcze jest jedna rzecz, proszę państwa, ponieważ wszyscy zajmują się i jest to wielki krzyk, bo to, co powiedział arcybiskup Jędraszewski, chyba tak się nazywa, prawda? Mnie niezbyt to interesuje, ja się nie zgadzam z nim w jednym punkcie, co prawda wysłuchałem całego kazania i wyrwane z kontekstu sformułowanie wydaje się być niezręczne, ale w kontekście całego kazania nie jest ono takie niezręczne, chociaż nadal uważam, że arcybiskup się pomylił dokładnie, bo kolor tej zarazy jest tylko jeden. To jest zaraza czerwona, która nadal gniecie nas wszystkich. Dzisiaj możecie przeczytać, że pan Czarzasty stwierdził, że trzeba odbudować pomnik Berlinga. No niech go odbuduje, no po prostu może w Moskwie może go odbudować, on nie ma problemu. Proponuję, żeby całe SLD pojechało sobie do Moskwy i tam niech sobie buduje pomniki. Właśnie. Na tej zasadzie. No. Bastek, do czego się oficjalnie przyznaję? Ja się już dawno przyznałem do wszystkiego. Po prostu. No. I... Panie Jacku Śmiga, proszę tutaj już nie mówić mi na kanale, bo zaraz będę musiał usunąć ten komentarz. Naprawdę usunę z wielu powodów, również dlatego, że pewne rzeczy szanuję, więc proszę mi wybaczyć. Nie dlatego, że nie podoba mi się, co pan napisał, ale proszę tutaj nie mówić, z czego się robi bomby. Dobra? Ja wiem, z czego się robi bomby, proszę pana. Wbrew pozorom. No. Mimo, żebym nie potrafił sam zrobić. No. No. Babcia Kurka, to czy sam pan przyzna, że za PRL-u takich przekrętów nie było? Tak, przyznam pani babciu Kurka, że nie było za PRL-u takich przekrętów, ponieważ PRL był sam jednym wielkim przekrętem. Trzecia RP też jest, ale PRL był nie tylko samym jednym wielkim przekrętem, ale był jednocześnie czymś w rodzaju państwa wasalnego, i który ma szansę, z trzecia RP ma szansę w tej chwili przejść w państwo wasala tej samej siły, taką był PRL, po prostu. No. Dlaczego przez państwa obniżenie emerytur milczą? Przecież oni znają historię. Piotr Budzik, dlatego, że my mamy jednak wszyscy, mimo że możemy się nienawidzieć, pewną jednak, przynajmniej my z wywiadu. Nie jesteśmy z Departamentu IV, który nie miał żadnej moralności, moim skromnym zdaniem. Mamy pewien etos. No, pewnych rzeczy się nie mówi, no, przykro mi. Nie ma co. Nie. Panie Piotrze, czy to prawda, że Brunoka miał się posłużyć wozem bojowym do swojego planu, czy to wymyślona historyjka? Nie, tam były różne rzeczy fantastyczne. No proszę pana, usiądzie 4 czy 5 oficerów, wiedzących o co im chodzi, dwa źródła i taki facet, naiwny zupełnie,
I mu się zaczyna wmawiać i rysuje, że wozem bojowym, że to, że tamto, ja go poproszę i on to robi. Po prostu to jest manipulacja. Ci, którzy to zrobili, powinni odpowiedzieć. Jeszcze raz powtarzam, ta sprawa była zrobiona nie tylko po to, żeby był pretekst uderzenia w środowisko. Przepraszam, środowiska prawicowe. W dodatku weźcie pod uwagę, że to było od razu po 10 kwietnia, więc też chodziło o to, żeby troszeczkę, no nie tak od razu bezpośrednio, ale to w tym okresie też chodziło o to, żeby przykryć czymś, moim skromnym zdaniem, niebezpieczeństwo wykrycia tego, co się naprawdę stało w Smoleńsku. Po prostu. I już. No. Więc nie, Turniak, zaraza jest koloru czerwonego, tylko czerwonego. I więc to są tego typu rzeczy. No. Więc i został rzeczywiście, tak jak Bastek, gościa wrobili i tyle. Gość tylko, że sprawa jest tragiczna, bo facet nie żyje właściwie za nic. On naprawdę powinien dostać trochę w zawieszeniu i dobrego psychiatrę, bo on się tylko do tego nadawał. Nie miał szans w starciu z państwem i jest ofiarą państwa. I naprawdę ja bym na miejscu prokuratury bardzo mocno się zastanowił nad prokuratorami i sędziami, którzy ten wyrok wydali, a także nad biegłymi, proszę państwa. Nad biegłymi. No. Nie czytałem dzisiaj wywiadu pana Juraszana z Andrzejewem, to zobaczymy właśnie. Mareka, no właśnie chciałem dzisiaj zrobić to rocznicowo, ale tak trochę inaczej, no nie udało się, dlatego ze względu na to sytuacja jest znów seryjny, bo to mi wygląda na znowu seryjnego. I znowu wracamy do sytuacji, w której zaczyna się to pojawiać. A jeszcze raz powtórzę, no to począwszy od Falcmana, poprzez paru innych ludzi, którzy popełnili samobójstwo, 3 oficerów jednego wywiadu, 2 kontrwywiadu z kierunku rosyjskiego, o których mało kto wie, a którzy też byli ważni, nie mówiąc już potem o innych, o panu Karpie po prostu. Dzisiaj opublikowałem artykuł na temat właśnie różnego rodzaju działań wokół pana Karpia, szefa OSW, jaki robiła prokuratura. Wszystkiemu ci prokuratorzy nadal są, niektórzy nawet awansowali. Niestety tak to jest. Daniel, ty masz siedzieć, ta audycja nie znikać. No. Następnie już nie mówiąc o Smoleńsku. Nic nie jest wyjaśnione, dlatego też postanowiłem, bez względu na to, co się dzieje, ja naprawdę obawiam się, że w Polsce dojdzie do bardzo tragicznych dla nas rozważań, rzeczy, bez względu na to, kto to zrobi, szczególnie w kontekście wypowiedzi doradcy prezydenta na temat obcych sił. To jest śmieszne. Przepraszam tutaj. Natomiast jest jeszcze przy tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz. AZ Gadowski wspominał już kilka tygodni temu o jednym polityku, co na Podlasiu używa sobie jakąś nieletniej. Teraz pytanie, kto kręci przykrywką z lotami, bo koincydencja zastanawiająca. AZ, ja nawet nie będę na to odpowiadał, no cóż pan Gadowski wspominał. Jak notabene, to proszę nie traktować tego, że akurat przy tym nazwisku, ale czasami ja już mam dość, kiedy widzę swoje własne teksty przepisane dokładnie, fragmenty KHT pisane jako swoje, czy ktoś mi łaskawie przysyła artykuł, jaki wspaniały artykuł o służbach, który leci moimi tekstami, albo nawet fragmentami moich książek, nawet im się nie chce stawiać cudzysłowu. Dobra, nie muszą mówić, mnie nie ma w Polsce, ja się w to wszystko nie wtrącam na tej zasadzie, że proszę mnie nie wiązać z niczym. Wróciło w Realu 24, ale wrócili bez możliwości zarobkowania i dobrze. I dobrze. Nie wiem, jaka jest polityka YouTube'a. Wiem, że odblokowali nawet to kazanie pana, też tam YouTube chyba odblokował to Radio Maryja i to ten film, ten z tym kazaniem biskupa Jędraszowskiego. Nieważne. Bardzo dobrze, że wrócili, bo uważam, że to powinno być forum, gdzie dla wszyscy są obecni i tak jak powiedziałem, że będę w tej sytuacji popierał wszystkich i media narodowe, dla których jestem, według których jestem chamem. Pana Mosakowskiego, według którego jestem rosyjskim agentem. Marcina Rolę, według którego na razie jeszcze niczym nie jestem, chociaż po dzisiejszej audycji prawdopodobnie jestem również ruskim trolem. No nieważne.
nieważne, będę, chociaż mam w wypadku, mam pełną świadomość, że pan Bąkiewicz, który dzisiaj mówił bardzo piękne i mądre rzeczy na temat, żebyśmy się zjednoczyli, jak mnie zablokują nawet, to będzie się cieszył, nawet palcem nie kiwnie w mojej obronie. No niestety, ale ja już taki jestem. No. Nexus 2. Ja nie czytam, proszę pana, nie będę czytał książek pana Gadowskiego. Nie zmuszajcie mnie, tak samo nie zmuszajcie mnie do mowy, do określenia. Ja po prostu wszystkie, całe to środowisko poznałem. Ale ja, panie Nexus, zadam panu pytanie, bo jak dotąd jestem jedyny z tych pisarzy, tak prawdę mówiąc, który spotyka się z państwem na żywo i w środowiskach bardzo często sobie wrogich, gdzie ja nie wiem, kto przyjdzie. I chcę rozmawiać z wami na żywo. Zobaczcie, że ci ludzie unikają spotkań i audycji na żywo. Wolą się spotykać również w środowisku tych, którzy się ich popierają. To o czym świadczy, prawda? Pomyślcie o tym. Natomiast jest jeszcze gorsza rzecz. Coś państwu przeczytam. Ja już to o tym mówiłem. Mam zgodę dziennikarza na przeczytanie tego i wykorzystanie jego nazwiska i wykorzystanie tego. Zaraz, tylko gdzie to jest, kurde? Co za głupi komputer, no. Także zaraz państwu to przeczytam. O. Jest taki pan, który na Facebooku, nawet wśród moich znajomych, który specjalizuje się w przepisywaniu i podpisywaniu się pod moimi tekstami i pokazuje to u siebie na profilu jako swoje własne i jest bardzo mądry. Niedługo pewnie będzie największym fachowcem. Ale niech będzie, życzę mu wszystkiego dobrego. Uwaga. Krzysztof Sadowski, znany muzyk, ważna postać polskiego jazzu. Jezu przez wiele lat molestował i gwałcił dzieci. Był pedofilem zorganizowanym. Środowisko wiedziało i milczało. Piszę to z wielką przykrością, ale dowody są już nie do zbicia. Wszystko przekażę prokuraturze, szczegóły dziś wieczorem. Napisał to pan Mariusz Zielka. Pan Mariusz Zielka, który jest jednym z lepszych dziennikarzy śledczych. Ja przypomnę, że to on ujawnił związki Falenty dokopał się do związków Falenty z rosyjskimi firmami węglowymi i te całego układu, no nieważne, ale tutaj rzeczywiście ujawnił pewnego rodzaju pedofilię krytą od lat. To jest, pamiętacie państwo, że po filmie braci Sekielskich na temat tego kościoła, ja wręcz powiedziałem, że czekam na film i że czekam na środowiska dziennikarskie, artystyczne, tego typu środowiska. I jest, proszę państwa. Pan Mariusz Zielka to ujawnił. Prawdopodobnie w tej chwili gromy się posypią na jego głowę. Dlatego wszyscy powinniśmy go wspierać i pomóc w tych działaniach, bo najwyższy czas tym skończyć. Nie można tego typu zbrodni, tego typu obrzydliwości, tego typu przestępstw zasłaniać czymkolwiek. Zasłaniać, ograniczać tylko do jednego środowiska albo zasłaniać jakimiś bzdurami na temat LGBT. Nie, proszę państwa. To dotyczy zupełnie czego innego. To dotyczy po prostu Herren Folku, który jest o wiele mocniejszy w tego typu środowiskach. TVP Info podało, że oni o tym nie wiedzieli, że nikt w telewizji nie wiedział. Nieprawda, proszę pana. Nieprawda. Ja przypuszczam, że tam dokładnie wszyscy wiedzieli, bo ja wiem, jak krótkuje telewizja. Rozmawiałem wielokrotnie tam z niektórymi pracownikami i redaktorami i wiem dobrze, że oni wszystko o sobie wiedzą. Dokładnie. A więc milczeli, proszę państwa. Marekanie nie powiedział. Ja tego nie powiedziałem. Nikt tego nie powiedział, ale według typologii, którą dzisiaj zrobił Marcin Rola, nie pan Bukiewicz, Marcin Rola, muszę być ludzkim tolem. No, dlaczego to nieważne? On tego nie powiedział. Więc... musimy pilnować tej sprawy po prostu. Krzysztofka, ciekawe, ile taki afer pedofilski było zamieciony pod dywan w polskim rządzie. Wiele było takich, ja już mówiłem. Nikt nie chce się tym tak naprawdę zająć. Ale jeśli przybytki tego typu chronione są również przez tych, którzy chronią na początku i kryją tych swoich ludzi. Przecież widać teraz wyraźnie po sprawie Kuchcińskiego, że praktycznie jak SOP kryje swojego pana po prostu w tym momencie, nie rozumiejąc, że naraża się naprawdę na potężną, na poważną odpowiedzialność. Notabene dzisiaj w TVN nie usłyszałem, również chyba oni do mnie też mnie podsłuchali albo mnie słuchają, dowiedzieć, że sprawa z panem Kuchcińskim i bałagan dokumentacyjny i traktowanie procedur trochę wyjaśnia, jak to było w 10 kwietnia 2010 roku. Ja to od początku mówiłem po prostu. No.
W Polsce zasada obowiązuje domniemanie, tak, Malinda, tak, ale jeżeli pan dziennikarz tej klasy, co pan Mariusz Zielka, podał to do prokuratury, on sam bardzo długo się zastanawiał nad podaniem nazwiska, ja to nazwisko znałem wcześniej, trochę mną wstrząsnęło, bo ja trochę w muzyce siedzę, w jazzie też po prostu. Lubię to, lubię po prostu taką muzykę, oprócz oczywiście heavy metalu. To znaczy, że są bardzo mocne dowody. Zobaczymy, co zrobi prokuratura. Proszę Państwa, Amerykanów stać na ściganie Polańskiego. Amerykanów stać i są konsekwentni, jeśli chodzi o te wszystkie podstarzałe gwiazdy telewizyjne, czyli jak Bill Cosby. Anglików też stać na to samo, a nas nie, proszę Państwa, a nas nie. Już w 2003 roku była sytuacja, w której FBI, nie mogąc się dogadać z polskimi władzami, przesłało przez ambasadę w Londynie, czyli przeze mnie w tym momencie, przesłało informację w ogromnej sprawie międzynarodowej pedofilskiej, którą robili również w Polsce i w siatce pedofilskiej, którą robili Amerykanie, FBI prowadziło również na Litwie i w Polsce. I tam jednym z głównych bohaterów, w cudzysłowie, podejrzanych, była osoba bardzo blisko związana z ówczesnym rządem, chociaż nie zajmowała żadnego stanowiska, ale bardzo dość wysokie stanowisko w jednej ze spółek. W rezultacie tych działań, i trzeba było to przesłać, oni prosili o interwencję, o pomoc, wszystko zrobiono, żeby ta osoba zniknęła z Polski. Także to krycie było od samego początku, proszę Państwa. Targa 11, mówiłem na początku na ten temat, coś musi być na rzeczy, skoro prokuratura wszczęła śledztwo według niektórej prasy, prawda? Więc to są... Ja chyba bardziej na amerykańskie, skoro trole mieszkają w Norwegii. No tak, to Norwegia. Norwegia to kraj troli, to same trole są, prawda? Nie, bardzo fajne w ten sposób. Czy uważa pan, że nowy trend przepraszania i wpłacania na karitas i udawania nic się nie stało może stanowić niebezpieczny prezydent na przyszłość? Tak, a najważniejsze dla mnie jest to, że taki młody człowiek, który został się wiceministrem, nie wiem, na W ma nazwisko, strasznie pewny siebie, twierdzi, że to jest normalne, wszyscy to robili, to my też, ale my to w tej chwili sankcjonujemy. No tak, wszyscy kradli, ale my w tej chwili sankcjonujemy kradzież. Tym bardziej, że proszę Państwa, to ja płacę za te loty. Ja płacę. Przy okazji mam pewną inicjatywę ustawodawczą. Czy jest ktoś z Podkarpacia na czacie? Bo chciałem z nim skonsultować, bo ze słów pana marszałka wygląda na to, że wszystkie inicjatywy ustawodawcze konsultuje się na Podkarpaciu z mieszkańcami Podkarpacia. Więc jeżeli ktoś jest z Podkarpacia, prosiłbym o to. Najchętniej to z Ustrzyk Górnych. To tam fajne są Ustrzyki Górne. Tam prosiłbym, żeby właśnie... Prosiłbym, żebyście Państwo właśnie się do mnie zgłosili. Chciałem z Wami skonsultować inicjatywę ustawodawczą, proszę Państwa. No widzicie Państwo, no trochę sobie żartuję, ale co mam zrobić? Co mam zrobić? No. Anna Karenina, tak, Pani Aniu. Pani Anno Karenino. Dlaczego Pani ma ten pseudonim? Kurczę, już się wyrażałem na temat Anny Kareniny ostatnio. Przepraszam, że tak na luzie trochę, ale rano po tej porannej audycji dostałem potężną dawkę hejtu, nienawiści i różnych innych oskarżeń. Także spokojnie. No. Proszę Pana, co konkretnie oznacza odpuszczenie nas przez Amerykanów, wejście naszego kraju w orbitę wpływów rosyjsko-niemieckich? Konkretnie co? Konkretnie oznacza to, że taka firma jak na przykład Strabag, która jest formalnie firmą niemiecko-austriacką, a tak naprawdę to firmą rosyjską, będzie wywozić $1,5 miliarda złotych niezapłaconego VAT-u. To oznacza, że żebyśmy zapomnieli o Katyniu, o innych historiach i tak dalej. To oznacza po prostu nie fizyczny rozbiór jak w 1772 roku, ale merytoryczny rozbiór Polski. To oznacza, jeśli my nie zrozumiemy tego, będziemy, dla Niemców jesteśmy tylko i wyłącznie siłą roboczą. Prawda? Dla Rosjan Jesteśmy tylko, jakby to powiedzieć, zapleczem do eksperymentów na Zachodzie i wyjściem na Zachód. W tej zasadzie. No. Paula Tryda, to przecież żart. Co przecież żart? No, jakoś z Podkarpacia potrzebuję, bo chciałem ustalić z nimi, skonsultować ich ważną inicjatywę ustawodawczą. No. Właśnie.
Jeżeli chcecie Państwo wrócić pod orbitę Moskwy i orbitę Putina, to proszę bardzo, wracajcie. Mnie w kraju nie ma, ja do kraju nie wrócę, chyba że w trumnie, szczególnie po tym, co mówię ostatnio. I o tym wiem. Dlatego, że coraz więcej jest sytuacji, się zdarzy, które trzeba ujawnić. To nie jest tylko tak, że jedna strona jest tylko winna. Ja powiedziałem, tak jak przy Smoleńsku, nie da się zrobić tego wszystkiego, gdyby wysoki urzędnik Kancelarii Prezydenta, mający dzisiaj bardzo wysokie stanowisko państwowe, zapoznał się z raportem pułkownika Kazany, z wizyty studyjnej, raportem przekazanym mu przez jego współpracowniczkę zresztą, która też tam była, nie namawiałby potem prezydenta na rezygnację z pociągu i że nie namawiałby do lotu samolotem. I nie zniknąłby, kiedy trzeba było. To raz. A drugi wysoki urzędnik Kancelarii Prezydenta w tym czasie nie wpuściłby o 11 z groszami ABW do trzepania biura, kiedy nic nie jest potwierdzone. Proste. Słyszycie? Proste. Pan Matak. Panie Piotrze, skandal z Kuchcińskim to nie kwestia lotów, tylko chory sposób myślenia marszałka, który sobie wymyślił, że korzysta sobie z majątku państwowego dla celów prywatnych, czyli ukradnie. Ależ oczywiście to jest ta mentalność, proszę pana. To jest taka typowa mentalność. W dodatku mówienie nam, że inny sposób marszałkowania i to wszystko się dzieje w Podkarpackim, no to przepraszam. A tą ustawę wołyńską, wsadzenie tej ustawy o Wołyniu, tej uchwały o Wołyniu, niedopuszczenie do tego 4-4 też było skonsultowane na Podkarpaciu. Wątpię, żeby Podkarpacie było przeciwne uchwale wołyńskie, bo akurat znam trochę Podkarpacie. No. Marlinda, ja wierzę w braterstwo polsko-rosyjskie jednak. No brawo, wiem. Braterstwo polsko-rosyjskie. Tak, trzeba pani brać Karamazow? Proszę sobie przeczytać. Łukasz się przeciwnie, to znaczy zniknął, kiedy trzeba, bo proszę przeczytać, jest na holubowo.pl trzeci rozdział, drugi i trzeci rozdział Holuba 2. Potem się zaczęły moje kłopoty, wcześniej nie zaczęły, ale to w ogóle się wcześniej. Ja zresztą mówiłem o tym wcześniej troszeczkę. Ale zrozumiałem z wcześniejszej KHT jednego, nie zrozumiałem, skoro można podobno dochodzić na drodze cywilnej swego spadku, również przez ludzi polonieńskiego, to poza do działania Senatu USA. A nie, to nie jest tak. Teoretycznie można. Proszę Państwa, problem polega na tym, że tu chodzi o dekret Bieruta. Chodzi o dekret Bieruta, proszę Państwa, to powinno być ustawione prawnie. Ten dekret powinien zostać obalony, bo to jeżeli własność jest podstawą państwa demokratycznego i kapitalistycznego przy okazji, to powinien być obalony. Ja o tym mówiłem. Przy czym próbowaliście państwo dochodzić tego w sądzie, ktoś z państwa, to nie radzę. Nie radzę. No. Komisja reprywatyzacyjna nie ruszyła niektórej reprywatyzacji, a właściwie restytucji zwrotu mienia ludziom, na przykład takiemu jednemu panu, który był trochę w PiS-ie, potem nie był w PiS-ie, potem znowu, potem tak dalej, prawda, ale jest wygodny dla wszystkich, który odzyskał majątek, który prawdopodobnie do niego nie należał nawet, ale nieważne. No, Manuel Adams, dlaczego Marlinda ma prawo mówić bzdury tutaj, proszę Państwa? Jeżeli w Sejmie mówią bzdury, jeżeli ja słucham w telewizji dziennikarzy, profesorów mówiących totalnie bzdury, to dlaczego pani Marlinda ma nie mówić bzdur? No, spokojnie, jest demokracja. Każdy ma prawo mówić bzdury. My nie jesteśmy przeciwko wolności słowa, prawda? Sorry, żartuję sobie. Panie Piotrze, ile marszałek według prawa ma lasek i jakiej są narodowości? Bez takich żartów. Nie wiem. Jeszcze w jakim wieku? Nigdy nie było i nie będzie braterstwa polsko-rosyjskiego. Jarek 67. Oczywiście, że tak. To zawsze było dla Rosji, braterstwo dla Rosji. Proszę Państwa, tu nie chodzi o stosunek do normalnego Rosjanina, do Rosjan. Tu chodzi o Kreml w tym momencie. Wyraźnie mówię. Braterstwo z Kremlem polega na podporządkowaniu się i przyjęciu, bezkrytycznym przyjęciu tego, co Kreml mówi, co chce. Zapomnijcie o Katyniu, a już na pewno zapomnijcie o Smoleńsku. Kochajcie tych wiecznych miłośników pokoju, którzy doprowadzili do ogromnej wojny światowej i wymordowali swoich więcej.
Bartosz Kawał, Stawa Wołyńska to nóż w plecy nam Polaka, a najbardziej boli Polaków Polski Wschodniej. Ja wiem o tym, panie Bartoszu, dlatego tak troszeczkę przez, to jest taki śmiech przez łzy. Proszę mi wybaczyć, ale ja dzisiaj chciałem zrobić tą gangę zupełnie inaczej, ale trochę mnie ścięły z nóg ta kolejna śmierć, właśnie Brunona K. No mówię wprost, ja przypuszczam, że ktoś mocno w ABW jest teraz przerażony. Czy był przerażony, że Brunon K. doprowadzony do ostateczności, skoro mu nie dostał ani ułaskawienia, ani kasacji, będzie musiał dalej siedzieć, prawdopodobnie chciał, zrozumiał i chciał wywalić wszystko i może niektórzy wyżsi, dzisiejsi wyżsi oficerowie ABW mający możliwość sprawczą, bo to proszę Państwa, bo jak wiem tu od ludzi, od audytorów, których też z ABW pogoniono, no niestety ludzie z PO opanowali pana Pogonowskiego wokół, także tak to jest, oni nadal rządzą. Tak samo jest w wywiadzie. Plus ta sprawa, jeszcze wspominam tutaj, już powiedziałem, to wszystko razem mi się, to może być rzeczywiście, to wszystko jakieś jest dziwne, proszę państwa, no i ta śmierć tego boksera, nawet prasa dzisiaj podała, że to będzie jednak skierowane, będzie prokuratorskie dochodzenie, w związku z czym, jakby to Państwu powiedzieć, jest to, są duże podejrzenia, że ktoś go jednak namówił. No cóż, ten w tej chwili przy Kuchcińskim, dodać jeszcze aferę podkarpacką, kwestia niewyjaśniona, bo nie wiem, co jest z panem Burym, podobno go zwolniono, w ogóle cisza, to PSL z kolei. No, kolejne tematy zastępcze zaczynamy, no, a tutaj dzieją się rzeczy, skoki w tle, nie tylko skoki, Amber Gold niewyjaśniony, ustawa prywatyzacyjna, ta komisja niewyjaśnione, pan Jaki jest zajęty w tym, więc nie ma żadnego raportu, jest przecież teraz Europejczykiem w dobrym garniturze, już pewnie mówi zupełnie inaczej, kocha Europę, no, za te pieniądze też bym kochał, także wiadomo jak jest. Karol, spokojnie panie P. Oni w kuli naszym to rozgrywają tym wszystkim. Panie Karolu, powiem panu jedno i powiem wszystkim państwu. To wszystko, co się dzieje, te dwie śmierci w areszcie, to wszystko pokazuje rzeczywiście, iż pan Sienkiewicz nad Mośmierniczkami czy gdzieś tam miał absolutną rację. W tym państwie z tektury. Niestety. Marzona Kramer, tak, została przygoda, no ale pan marszałek poleciał skonsultować to zgodnie ze swoim obyczajem z Podkarpaciem. No, bo to Podkarpacie wszystko, to nie prezes, nie pan prezes, nie PiS, tylko Podkarpacie wszystko konsultuje. To wczoraj tam pan marszałek powiedział ewidentnie, że on konsultuje to z ludźmi te wszystkie rzeczy i że chce być otwarty, a ponieważ tylko Podkarpacie jest dla niego Polską, bo na przykład nie wiem, czy był na przykład w Tczewie. Ciężko wymówić Czew, szczególnie Anglikom, ale cóż, tak to jest. Czy PiS się kiedyś obudzi w sprawie Ukrainy? No właśnie, o właśnie. Pan marszałek też należał do wielkich zwolenników Ukrainy, prawda? Pomyślcie o tym. Elżbieta Wyczółkowska, wracam do spraw bieżących. Dlatego ja powiedziałem, dlatego że zwyciężyła pani Elżbieto. Wracam do spraw bieżących, dlaczego PiS nie spowodował dymisji marszałka. Dlaczego zwyciężyła po prostu tak zwana ideologia, oni robili to samo i przede wszystkim ideologia i mentalność oblężonej twierdzy. Niestety tak jest. Ja cały czas uważam, że PiS by dużo zyskał, o wiele więcej by zyskał, zamknął te fałszywe, jakby to powiedzieć, te tyrady fałszywego oburzenia całego PO na ten temat, zamknąłby im po prostu twarz, gdyby rzeczywiście zdymisjował marszałka. Nawet na kilka tygodni przed wyborami. A propos, wybory są 13 października jakiś. Ma być chyba 13, prawda? Tak słyszałem, czy to tydzień później. No właśnie. Ale jeszcze ma szansę z tego wyjść. No. Karol Maurycy, a co by było złego w normalnych, pokojowych stosunkach z Rosją? Ameryka nie wychodzi, bo traktują nas jak Wietnam, więc... Zaraz, proszę Państwa. Ja teraz widzę, że największym naszym wrogiem jest Ameryka. Amerykanie nas najwięcej wymordowali, Amerykanie rozpoczęli II wojnę światową. Wszystko, co złe, jest przez Amerykanów, tak? My, Polacy, wszystko, co złamy przez Amerykanów. Większość ludzi, którzy tak mówi, łącznie z tymi, którzy publicznie to krytykują, strasznie, jakby tylko dostali robotę i wizę na pracę do Ameryki, natychmiast by pojechali, rzucili tu wszystko. Bądźmy szczerzy.
Problem polega na czym innym zupełnie. My nie rozumiemy mentalności jednak Kremla. Od połowy XVIII wieku, kiedy ich wojska zaproszono do Polski w celu wybrania nam króla, oni pierwsi, proszę państwa, oni zawsze traktowali nas jako, jak to było, kulica, nie ptica, Polsza, nie zagranica. Natomiast, proszę pana, odpowiadając panu, my nie mamy stosunków wojennych z Rosją, my powinniśmy mieć normalne stosunki, ale czy pan myśli, że Rosjanie będą kupować nasze jabłka, mają własne, będą kupować jakieś nasze, to oznacza? Nie, my musimy od nich kupować węgiel i gaz. To wtedy to jest cena za dobre stosunki z Rosją, bo jak powiemy im nie, to zaraz się okaże, że jesteśmy wrogami. I żaden rząd w Polsce, łącznie z PiS-em, nie ma siły się temu przeciwstawić. Proszę zobaczyć kasus Falenty. Na czym zrobił majątek Falenta? Co się dzieje teraz? Proszę to zrozumieć. Dlaczego nie mamy elektrowni jądrowej? No, dlatego, że, no, a może dlatego, że Rosjanom to też nie pasuje, prawda? Niemcom również, bo wtedy się uniezależniamy energetycznie od nich wszystkich. Panie Piotrze, dlaczego z pana wypowiedzi wynika, że prawa strona wołka się z ruskimi? Mareka, nie cała, ja nie generalizuję, ale część rzeczy wynika z nieświadomości, a część jest sprytnie manipulowana, tak jak powiedziałem, tak jak wczoraj, jak to usiłowałem udowodnić. Wąka się z ruskimi, dlatego że wykorzystują ich niesamowite, to zawsze zresztą Rosjanie wchodzili w środowiska skrajne. Czy w środowiska prawe, w środowiska narodowe, oni kochali to, oni zawsze to kochali. W latach 90. zablokowaliśmy w Łopie jedną taką próbę tworzenia przez Rosjan takich partii. Teraz nie wiem, czy teraz coś działa, nie działa, nie wiem, to już nie moja sprawa. I wynika to bardzo często z naiwności, z młodzieńczego pojęcia o suwerenności. Większość tych ludzi jest bardzo młodych. Nie pamięta PRL-u, nie wiem, wydaje mi się, że my możemy być suwerenni. Niepotrzebne nam dzisiaj, czy tam nie kupimy od nich F-35. No nie kupimy. Co, a jaką broń, od kogo mamy broń? Jaką broń my będziemy mieli? MiG-19, MiG-29 zostały uziemione, F-16 nie starczy, uziemione dzięki jakimś tam eksperymentom robionym. Prawda? Zastanówcie się. Dlatego uważam, że stosunki z Rosją są pokojowe, ale nie normalne, żeby były normalne, to trzeba być trochę bardziej asertywnym w stosunku do Rosjan. Jak jesteśmy, to oni od razu ten straszak mają, a to trzeba umieć. Jeżeli będziemy mieli wsparcie na przykład w tym momencie Amerykanów i będziemy takim klinem pomiędzy Rosją a Niemcami, no wówczas będą stosunki pokojowe z Rosją, tego jestem pewien. No. Właśnie. Poza tym Jarek 67 to się zgadza. Rosyjsko-niemiecki lobbying w Polsce jest olbrzymi od samego początku. Proszę zobaczyć. No na tym się nie znam, Roman, do tego, jakiej kaloryczności jest ten węgiel. Ja się na tym nie znam. Węgiel to ja tylko widziałem w kinie po prostu. No. Gdyby Polska była demokratyczna, to USA inwestowała militarnie w Polsce. Alicja Kowal. Oni chcą zainwestować w Polsce militarnie również i nie tylko. Wymagają jednak od nas pewnych rzeczy, co się Rosjanom nie podoba. Już to wielokrotnie o tym mówiłem. No niestety, jeżeli się, wiecie państwo, problem polega na tym, że nie wiem, może praca mnie tak nauczyła, ja nie patrzę tylko na Polskę wewnątrz Polski. Też bym, żeby to był chciał kraj suwerenny. Nie kocham żadnej partii. Jedyną rzecz, którą jedyne co kocham, to Polska. Nie interesują mnie partie polityczne po prostu. Po prostu patrzę na to z zewnątrz. Na Polskę w określonym układzie światowym, politycznym, militarnym, ekonomicznym. Wszystko jedno, jak to jest. I to jest on, i stąd wyciągam wnioski. Niestety większość tych ludzi z prawej strony uważa, że Polska jest krajem na księżycu, z nikim nie sąsiaduje i nic tam nie grozi. My naprawdę nie jesteśmy ani Wielką Brytanią, ani nawet Islandią, którą nie ma co podbijać, prawda? No właśnie. To prawda, Kreml szanuje tylko siłę. Niestety tak to jest. A ponieważ w dodatku byliśmy jedynym krajem, który zdobył Moskwę, tak naprawdę mówiąc. No, to chyba było w wojnie pokoju, ile pamiętam, tam to jest, prawda? Nie, czy nie w wojnie i pokoju, to gdzieś tam, a 1612 przy okazji. Nie wiem, czy Piskorski z partii Zmiana wyszedł z aresztu, nie wiem, dla mnie też, ja nie wiem, za co on siedzi już tyle lat, no. Ale jak za szpiegostwo, to już mu mogli udowodnić w końcu.
Jak pan sobie wyobraża Rosję ze standardami demokratycznymi, takimi jak w Europie, ich służba, armię itp., lokarstwo? O to chodzi, że nawet Rosjanie sobie tego nie wyobrażają. Po prostu Kreml wie dobrze i od dawna wie Kreml, bez względu na to, czy tam był car, Lenin, Stalin, Putin, ktokolwiek, że Rosja ze standardami demokratycznymi to nie będzie jedna wielka Rosja, tylko to będzie kilka państw natychmiast samodzielnych. I to jest ich problem. Panie Piotrze, a pamięta pan Stonogę i jego mowę o wyborach, jak to on raz mówi, że to była prawda? Tak, pamiętam, ale mnie podobał się sposób jego mówienia. No. Coś tutaj ktoś mówi. Jarek 67, ja się zgadzam, aby USA inwestowało w Polsce, udostępniając najnowszą technologię, musimy udowodnić, że potrafimy zabezpieczyć powierzoną nam technologię. Tak, musimy w ogóle udowodnić, że jesteśmy krajem bezpiecznym, ale niestety u nas jest taka sytuacja, że u nas wszystko natychmiast by wyciekło do Chińczyków albo gdzieś, albo różne takie rzeczy. Jest jeszcze trzeci gracz, Chińczycy w tym wszystkim, o którym właściwie nikt nie mówi. Marek K. Była mowa o tym, tam mówił o elektrowni atomowej, tylko też jest kwestia zabezpieczenia tego i tu się natychmiast znajdzie protest. Pierwsi będą protestować ekolodzy w Niemczech, potem będą ekolodzy rosyjscy protestować, bo to nas uniezależni, a autentycznie nas uniezależni i to jest problem. Czy przy dostępie do funduszy miałby pan jakiś pomysł na biznes? Maklowi, nie mam żadnego pomysłu na biznes. Ja nie lubię robić biznesów. Nie znam się na tym, po co. No. Właśnie. A co z programem, czyste powietrze Polsatu? Szymon, no, a nawet nie wiem, muszę się przyjrzeć. Ja wie pan, unikam tych ekologicznych wszystkich rzeczy, bzdur. Może to błąd, ale unikam tego jakoś. No. Jednym argumentem Ameryki jest siła, a jak nie, to ich myśli, to bombardują i to jest bić demokratyczny. Karol Maurycy, zaraz, panie Karolu, no zaraz, a Amerykanie nas bombardowali? Zbombardowali nas kiedyś? Naprawdę, proszę mi odpowiedzieć. Proszę mi powiedzieć, proszę państwa, no proszę mi powiedzieć, w jaki sposób, co nam Amerykanie zrobili? Bo raz powiecie Jałta. Akurat oni wtedy mało co wiedzieli na ten temat. No. Co Amerykanie nam złego zrobili? Bo jak dotąd, jak o ile widzę, wiem, to największe spustoszenie w naszym kraju i to spustoszenie mentalne siały dwie nacje. Niemcy i Rosjanie. A głównie Rosjanie. To było największe spustoszenie mentalne, nie Amerykanie. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Uważam również, że celowo rozbijana jest Polonia. Ponieważ tak się składa, że Polonia, i to dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem Polonii w Stanach Zjednoczonych, u nich było rano, także to zadzwonił do mnie, u nas była gdzieś 10, więc bardzo rano powstaje ta Polonia w Ameryce, trudno. I muszę powiedzieć, że i właśnie tak, żeśmy rozmawiali na ten temat, ktoś celowo rozbija naszą Polonię. Polonia by stanowiła ogromną siłę naciskową. Tylko proszę nie mówić, wymieniać tej nacji i tak dalej, bo to akurat, że w rozbijaniu Polonii również uczestniczą ambasady polskie, które inwestują nie w to, co trzeba. Przykro mi, nie potrafią scalić. Marek, Jałta to akurat Agiada sprzedała. No tak, tylko że ja dzisiaj również usłyszałem, że Amerykanie są odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej. Śmieszne. Krzysztofka, no, zrobili ustawę. To ich ustawa. Ale Amerykanie pożyczali im pieniądze na zbrojenia. Tomek. Komu? A Francuzi i Anglicy spokojnie na to patrzyli. Oczywiście, że pożyczali. Robili interesy. Nie sądzili, że do tego dojdzie. Faktycznie nie wiedzieli nic. Nie mieli wywiadu. Jeszcze. Takiego, jakiego powinni mieć. Ten X-Max, ja nie chcę tutaj reasumować, nie chcę dziś teraz mówić na ten temat. Tak, uważam, że to jest pewna akcja administracji wspierająca również Trumpa w tym momencie, uciąć wpływy Moskwy, stworzyć pewnego rodzaju furtkę, natomiast odzyskania mienia, tam nie ma mowy o mieniu bezspadkowym. Ktoś mi to przetłumaczył, przeczytał just.
I ktoś mnie tutaj właśnie zaczął obrażać, że przeze mnie on to gdzieś tego, a ja nie powiedziałem, że jazz. Nie, ja powiedziałem, że tam jest wspomniane jazz, bo musi być wspomniane, bo to jest w nawiązaniu do tego, tylko w zupełnie innym tonie. Trzeba to przeczytać po angielsku po prostu. I nie przez tłumacza Google'a. Lepiej iść do jakiegoś, kogoś, kto zna angielski. To jest, żeby to zrozumiał. W związku z czym, proszę Państwa, powiem, że w związku z czym, proszę Pana, powiem, że o to chodzi. Tu chodzi, cały czas mówię, i to chodzi o to wbicie klina. Wbicie klina pomiędzy wieczny sojusz niemiecko-rosyjski. Proszę mi wierzyć. No ale cóż to. Poza tym tutaj pan mówi, Amerykanie epatują czymś tam. Nie wiem, czym oni tam epatują. Ktoś mi jakiś wykrzyknik tu dał. Nie wiem dlaczego. A to pan dał wykrzyknik. Ale to też to, co my widzimy. Naprawdę my nie wiemy. Państwo się opieracie na prasie. Na generalnie lewicowej, wykształconej przez tyle lat prasie. Tam też również jest bardzo mało prasy popierającej Trumpa i popierającej w rezultacie republikanów i konserwatystów. Większość tej prasy jest niestety prasą lewicową. No. I oni tym epatują. A nie oznacza, że Amerykanie. Bo za tym zapomnieliście Państwo, że Amerykanie mają konstytucję, która wiąże ręce w wielu wypadkach prezydentowi. No. Pola Tryda, czy sądzi pan za protestami przeciwko elektrowni? Tak, mogli stać. Mogli stać, bo w tym czasie były również negocjacje. Proszę się zapytać, bo wtedy u byłego premiera Pawniaka były negocjacje na temat gazu i węgla. W tym samym czasie, Pola Tryda. Proszę pomyśleć. No. Nie potrzeba nam amerykańskich wic, ale rządów dobrych i mądrych, sprawiedliwych ludzi, a nie fałszywców. Fantome, to oczywiście, że tak. Powiem wprost, nam potrzeba rządu, który będzie potrafił, który będzie myślał kategoriami polskimi, kategoriami narodu polskiego, czy obywateli polskich. Ja też zaliczam tych tu wszystkich, bo to również ci Żydzi, którzy zginęli w getcie, czy w Auschwitz, czy w Treblince, to byli Polacy żydowskiego pochodzenia, z tej części Polaków, tak uważam, na tej zasadzie. Tak trzeba to mówić, tak jak Unruk był rzeczywiście, był Polakiem niemieckiego pochodzenia z kolei, admirał Unruk. Tak należy mówić, proszę Państwa. I rzeczywiście komuś zależy po prostu na tym, żebyśmy się wszyscy skłócili i napuszczali na siebie. Natomiast potrzeba nam przede wszystkim rządu, który będzie myślał w kategoriach państwowych, a nie w kategoriach partyjnych, a niestety te wszystkie rządy myślą w kategoriach partyjnych. Tylko i wyłącznie w kategoriach partyjnych, proszę Państwa. Czyli spojrzą na Polskę w jakimś układzie, na Polskę trochę dalej niż kolejne wybory i nie obiecywał wszystkiego, bo zbliżają się wybory. To raz. Ale to trzeba by wszystko tutaj po prostu zmienić. I Amerykanie, i ktoś to by potrafił po prostu Amerykanom powiedzieć, tak, tak, panowie, to, tamto, dobra, to robimy, tu się zgadzamy, tam się zgadzamy, po prostu być bardziej asertywnym, jak Turcy. Ale jeśli mamy rząd, gdzie doradcami są ludzie, którzy mówią wręcz o konieczności oparcia się na obcej sile, no to cóż, no to proszę Państwa, to jest to, co powiedział Michalkiewicz wczoraj, zresztą zgadzam się z jego, z całością jego wypowiedzi na temat tej określonej wypowiedzi, to się akurat zgadzam, to jest tak, jak było w połowie wieku XVIII. Poza tym, proszę Państwa, cała ta historia, która teraz się dzieje z marszałkiem Kuchcińskim, ze wszystkim, z tym, co się dzieje w Sejmie, z tymi krokodylimi łzami, tym fałszywym oburzeniem opozycji, z panem Kukizem zatrutym PSL-em, który antysystemowcem, który związał się z najbardziej systemową partią w Układzie Warszawskim, byłym i obecnym, z tymi historiami dotyczącymi tych właśnie wszystkich samobójstw, ze Smoleńskiem niewyjaśnionym dotąd, z tymi komisjami, które się skończą niczym, bo się skończyły niczym i były bez sensu po prostu w tym układzie, to świadczy o tym, że ta klasa polityczna powinna cała odejść. Rozumiecie Państwo? Powinna cała odejść.
O Jezu, mega ważne. Krzysztof K., jak pan myśli, istnieją nagrania z przybytków rozkoszy braci Rysić z marszałkiem w roli głównej? Nie wiem, czy może z feldmarszałkiem, nie wiem, czy istnieją. Na pewno nagrania istnieją, bo w większości tych przybytków są nagrania. Się nagrywa, proszę państwa. Ale jeśli my zamiatamy pod dywan, jeżeli nastawieni jesteśmy na jedną stronę, na atak. Zresztą ja widzę coś niesamowitego, rzeczywiste, niesamowite w tej chwili atak na Kościół, którego ośrodek zachowań rasistowskich i tak dalej, czy do monitorowania, nie broni. W ogóle nie broni. Ja prosiłem ich o jakiś konta, bo chciałem się dowiedzieć. Napisali na swojej stronie, że również jest sprawami chrześcijan, ale jak? I w czym? Nie można tak, że to tylko w jedną stronę się wali. Dzisiaj Wyborcza dała artykuł, oni już tam na czerskiej to im w ogóle odjechali, jakieś rozważania, czy to przepraszam, to nie ja, to oni napisali. Czy Chrystus spał z mężczyzną, czy sugerując ewidentnie coś. To jest paranoja, po co to robić? To jest właśnie również obraza uczuć wielu ludzi. Jestem przeciwny obrażaniu uczuć, generalizacji. Mówiąc o czerwonej zarazie, mam na myśli pewnego rodzaju stan mentalny. Nie powiedziałbym nigdy tęczowa zaraza i tego nie mówię. I tu uważam, niepotrzebne to było, ponieważ generalnie nie jestem przeciwny seksualizacji ludzi po prostu. Tak uważam. Ale na miłość boską to musi iść we wszystkie strony. Ja już sam, proszę państwa, mimo że nie chodzę do kościoła, zaczynam uważać, że chyba jakiś szatan w ogóle na tym świecie łazi. A przynajmniej w Polsce ten szatan się pojawił i go widać co chwila. No. Cesław, myśli pan, że uda się wybudować muzeum na Westerplatte? Coś mówię. Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ja cały czas uważam, że sprawę by moim zdaniem rozwiązało, gdyby. Cała sprawa byłaby rozwiązana, gdyby takie miejsce jak Westerplatte przeszło pod patronat prezydenta. Niech ten prezydent się do czegoś przyda poza gadaniem różnych rzeczy. No. Panie Piotrze, bo to jest uwsteczniona transformacja na cookies 1917. Wtedy był ZSL, Matgoras. No. Dlaczego wy ludzie, którzy tak mądrze się wypowiadacie, macie taką wiedzę i w proporcji i weźmiecie sobie swoje ręce? Jacek, a jak ja mogę wziąć, kiedy ja zostałem doprowadzony do śmiecia, do zera, do bycia na śmietniku? Ja i moja rodzina. Ja teraz korzystam tutaj z dobroci kogoś, ale jestem, proszę państwa, w stanie, w którym nawet na chleb nie mam. No, do tego, bo to jest przygotowanie, do tego nas doprowadzono. No. Po prostu. W pewnym sensie tak, Karol Maurycy, ale tylko w pewnym sensie. No. Nexus 2 znowu zjada, no nie wiem, no coś tutaj. Ktoś nagrywał, a ktoś to ma, no zgadza się. Ktoś nagrywa, a kto siedzi w reżyserce po krzykrywkowej reguluje przekaziory. Służba państwowa czy prywatna bezpieka na zlecenie zarządu PiS AZ. Ja nie wiem, czy to jest PiS, czy kogo, czy jego to zarządu. W każdym razie moim zdaniem powinni teraz bardzo mocno pilnować pana Falenty. Bo zdaje się, to nie jest koniec, proszę państwa. Ta sprawa Brununa K., czy sprawa tego boksera, która jest o wiele gorszą sprawą, bo tam jest ewidentne chyba jednak działanie zmierzające do morderstwa. Ja powiedziałem, do samobójstwa można zmusić. Wtedy tak samo jest to morderstwo, o tym mówi nawet kodeks karny chyba, prawda? Anna K., mógł pan? Co mogłem, pani Aniu? Nie wiem, co mogłem. Marek, a czy to, co się dzieje właśnie w Gdańsku z Westerplatte i panią prezydent nie idzie w kierunku rozbicia dzielnicowego? Marek, a tak, jeżeli w pewnym sensie tak, jeżeli dodamy do tego nagłe enuncjacje na temat Szczecina i takie Niemców ciepłe wypowiadanie się na temat wspólnych inwestycji, różnych rzeczy, dodając jeszcze do tego wszystkiego wzrost aktywności RAŚ na Śląsku, no to rzeczywiście całkiem to możliwe. Pani Anna Kapp, mógł pan, panie Piotrze, co mogłem, bo nie wiem. Andrzej Bogulczycki, ja wiem. No. I odmówił, bo Niemcy go cię traktowali jak Niemca, on odmówił. Nawet mówienia po niemiecku, nawet wypowiadania się po niemiecku. Prokuratura wykluczyła obecność osób trzecich za koniec Polski, ale gdzie? W którym miejscu? Prokuratura zawsze, proszę państwa, wyklucza osób trzecich. W tej sprawie, o której mówiłem, brata pana posła,
też wykluczyła, mimo ewidentnych dowodów. Nie, nie widziałam tego filmu jeszcze. Małgorzato Jegesen, co pan sądzi o filmie Polityka Wegi, którego premiera 6 września? No, nie, nie, nie. Najpierw muszę ten film zobaczyć, żeby o nim osądzić. Natomiast bardzo ciekawa jest tutaj koincydencja z wyborami. No. Widać wyraźnie, kto dostaje pieniądze. No właśnie, Bartek, coś takiego tu jest. Strasznie niska kara, no właśnie. A w sprawie cygana, no nie, no prokuratura zawsze szybko tego. Dobrze, że sekcję jeszcze zrobili. Bo tutaj prokurator, awansowany zresztą, zakwalifikował brata pana posła jako samobójstwo faceta, który miał świeże ślady gaszenia papierosów na plecach. No, na przykład. Mam na zdjęciach. Mógł pan wpłynąć na nas i wpływał. Jak mogłem wpłynąć, pani Aniu? Nie byłem w stanie, a kim ja byłem? Tylko wyłącznie oficerem i to nie tak mającej takiej wysokiej mocy sprawczej. Co mogę, to robię. Mówię, proszę bardzo, mam 986 osób, tu będzie jakieś 4000 wyświetleń, to wszystko. Proszę zobaczyć na innych, ile, jak są wyświetlani. No. To nie jest taki kanał, który byłby, który jest kanałem dla klikania. Ja zdaję sobie sprawę, że ja bardzo dużo ryzykuję, godząc się na przykład na kanał, gdzie to wszystko jest na żywo i rozmawiając z państwem. No, przecież Wega nie za państwowe to zrobił. Nie, oczywiście, że nie. To tak samo jak, wiecie państwo, ponieważ projektowi Horenwolk, czy w ogóle naszym projektom tutaj Patronite odmówił, powiedzieli, że one się nie nadają, chociaż dotyczyły mniej więcej tego, co napisał, bo to nawet troszeczkę było stransponowane tego, co napisał panowie Sekielscy, więc a pan, widzicie, proszę państwa, jak to jest. Jaki kraj polecił pana emigrację Maklowi? No ja nie zacznę, nie będę państwu polecał. Nie będę państwu polecał. No. Żadnego kraju emigracji. Anna K., wielu z nas pana słuchało, gdy był pan zapraszany. Tak, ale w końcu przestałem być zaproszony, bo zacząłem, bo odmawiałem mówienia tego, co życzy sobie akurat prowadzący mu pasuje, tylko chciałem mówić prawdę. Na tym polega telewizja. Dlatego będę bronił wszystkich, proszę państwa, wszystkich absolutnie stacji, nawet tych, które mnie nienawidzą, dlatego że to jest jedyne miejsce, gdzie naprawdę można powiedzieć, co się chce, nawet błędnie, nawet jak się nie myśli, co się chce. Nikt nie każe tutaj mi mówić tak, jak się chce, tak jak powinien, tak jak ktoś chce, po prostu. Krzysztof K., no mądre pytanie, panie Krzysztofie. Nie wiem, kto panu te pytania pisze. Panie Piotrze, jak pan myśli seryjny... Nie obraził się pan? Bardzo dobrze. Panie Piotrze, jak pan myśli seryjny nasili swoje działanie, jeśli afera skoków zacznie zagrażać bezpieczeństwu państwa? Bezpieczeństwu państwa czy bezpieczeństwu układu partyjno-rządowego na przykład? Ewentualnie bezpieczeństwu sceny politycznej? To jest odwrotne. Niestety u nas doprowadziliśmy do sytuacji i większość z państwa też w to wierzy, że bezpieczeństwo aktualnej, bezpieczeństwo klasy politycznej jest równoznaczne z bezpieczeństwem państwa. Widać wyraźnie, jak to wygląda. Wieloletnio widzę takie sytuacje, jak gdyby ktoś z bliskich pana przyjaciół napisał list do prezydenta i wielu sympatyków by się podpisało. Nie chciał pan? Nie, nie chciałbym. Nie, 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 to nie pójdzie. O, wiecie państwo, ja już powiedziałem, to nie Newsweek mnie załatwił. Newsweek był tylko narzędziem, to PiS. To nie, to ta część PiSu, z którą, bardzo sprytna część PiSu, która koniunkturalistów, którzy przyszli tylko i wyłącznie po pieniądze do PiSu. I niestety PiS ich przyjął. A gdyby pan umówił się na wywiad z tym panem z wideo prezenc, co ma wyświetlenie rzędu kilku milionów, czego? Tam, panie Batku, ja nie chcę się z nikim umawiać, ja mam swój własny kanał, mnie to starczy. Wiecie państwo, ja wolę mówić do 991 osób, 1002, do tego, że mnie obejrzało 4000 osób, bo te osoby rzeczywiście myślą, nie klikają, tu nie ma botów, myślą po prostu, no. Witek Zimon, no nie typujmy, kto na ofiarę, kto następną ofiarą seryjnej załucy, nie typujmy, zobaczymy. W piątek będzie ciekawe, bo zobaczymy w piątek, jak się rozwiąże prawo, bo chociaż właściwie to w czwartek już może się rozwiązać sprawa z panem marszałkiem. Zobaczymy, jak PiS z tego wyjmie.
Paweł Kuśmierczyk, czy polski generał może wydać rozkaz amerykańskiemu wojsku? Pozdrawiam. Może, jeżeli mu podlegają. Panie Wroński, mam pytanie. Jaki profil osobowościowy obecnie tworzy obecna bezpieka? Oj, proszę pana, panie Swarożyc, to musiała być specjalna audycja. W tej chwili profil jest bardzo prosty. Bierny, mierny, ale wierny. Nie obrażam nikogo, ale tam naprawdę się zaczęły dziać takie rzeczy, że to ja widziałem po tych przyjęciach nagle do wywiadu, co się dzieje. Ator chętnie by zrobił z panem wywiad, jeżeli pan się zgodził. Kiedyś nawet o tym mówił, Forsigen. Tak? Może, tylko po co? O czym ja będę z nim rozmawiał? Jakby to powiedzieć? Jak oni na pana patrzą ze swej strony, Swarożyc? Jak na kretyna, zdrajcę, idiotę, wariata, człowiekowi, który odjechał? To wszystko dostaje w mailach i dostaje w różnych komentarzach. No. Panie Piotrze, ten Serenica mówi, to ten szatan, który grasuje w Polsce od września 1939 roku. Tam szatan. To nie ten, to jakiś, no tutaj, jak to inni szatani byli tu czynni. Nie, a tak nagle to, proszę państwa, chciałem się zrobić taką audycję, jutro zrobię, ponieważ wiecie co? Ja już kończę. Nie będzie dzisiaj piosenki. Dobra, rano była, jutro będzie piosenka. Jestem naprawdę strasznie zmęczony. I bo nawet spać nie poszedłem, jeszcze musiałem coś napisać. I powiem państwu taką rzecz, że jutro zrobię audycję na temat to, co miało być dzisiaj, co miało być, co mi się nazywać Maluch, Tłuścioch i Cuda. Chodzi oczywiście o te dwie bomby atomowe, Hiroshima i Nagasaki akurat, i o te dwa klasztory, które ocalały. I nie tylko to. I sobie pogadamy troszeczkę, bo na przykład, wiecie państwo, jest ciekawa rzecz. Jutro wrócę. Dostałem materiały z IPN-u dotyczące ojca Czesława Klimuszki. Nie wiem, czy pamiętacie to nazwisko. No sprawdźcie. Coś niesamowitego, jak tam blisko były jakieś źródła. Tam są na przykład takie, to są niewielkie karty, bo tam nie było to na kartach i są takie notatki, że w dniu tym i tym brał udział w głosowaniu, nie skorzystał z kabiny. Czyli ktoś musiał nadawać. Czy to już był, jak ktoś z bezpieki siedział w komisji wyborczej? Pewnie tak. No ciekawe, jak jest teraz. Dobre, nie? Gdy pracował pan w AW jako osoba, która była w naborach, to miał pan autonomiczną możliwość uwalenia kogoś bez względu na głos przełożony? Oczywiście, że tak. I takie rzeczy się robiło. Po prostu. Jeżeli się nie nadawał, to nie obchodziły mnie jego znajomości. Bo tak powinno być. No. No właśnie, Matgoras, ten Jasnowicz. I naprawdę arcyciekawe rzeczy. No nie, dzisiaj nie będzie piosenki już. Patrząc na schizofrenika jak Michalkiewicz, patrzę jak na schizofrenika bez uwagi jak Michalkiewicz. No nie tylko na to, patrzę jeszcze gorzej w ogóle. No odjechało mi w ogóle tam, patrzę się. Ja nawet się nie będę przyjmował, ja już jestem poza tym na szczęście. Na Little Number, ja i fama ma. Czy Hollywood 2 wersji książkowej zostanie wydany w ogóle? Jak zostanie napisany, to będzie wydany. Oczywiście, że tak. Postaram się go wydać. Dlaczego nikt nie poruszy problemu gnębienia mniejszości polskiej w takich krajach jak Ukraina, Litwa czy Łotwa? O, generalnie Litwa i Łotwa. W tej chwili to się zmieniło, ale to ja już kiedyś to poruszałem. Może kiedyś poruszę po prostu, a nasz rząd? Nie, no jak można, przecież my się kochamy. No. Little Boy and Fat Man. No zgadza się. Także jutro będzie ta audycja już. A może pan nakreślić profil osób nadających się do ABW? Nexus 2. Obecnie BMW. Krótko. A teoretycznie, no ale panie Nexus, po co mówić teoretycznie? No. Maklowy, panie Piotrze, kto jest tym antychrystem? Ażem to ja wiedział. Nie, nie, proszę państwa, no po prostu tak czasami mam wrażenie, ale to jest słuszne, to jest coś ciekawego, bo jeśli szatan istnieje, to istnieje i Bóg, prawda? No więc to jest pocieszające w dobrym sumie, w dobrej rzeczy. Porozmawiamy sobie. Dobrze, proszę państwa. Łukasz 77, dlaczego Ruscy w latach 90. wchodzili w Polsce w ezoterykę, taroty i te tematy? Łukasz 77, jutro o tym powiem. Autentycznie to się z tym wiąże, tym bardziej, że już troszeczkę o tym mówiłem, dlatego, że na przykład pewien wpływowy funkcjonariusz Departamentu III, mający dostęp do kartotek, od razu pierwszą rzecz, jaką zrobił, powodu negatywnej weryfikacji. On nawet chyba nie został, on chyba wcześniej przeszedł nawet nie na emeryturę i nagle skądś ma pieniądze, założył te salony ezoteryczne. A wiecie, kto przychodzi do tych salonów? Proste.
Tak, tak, Barbara Woźniak. Enola Gay nazywał się ten pierwszy. Natomiast jeśli chodzi o ten, to... Jeśli chodzi o to, to właśnie jutro sobie pogadałem. Bo to ciekawe, jak państwo je będziecie jutro... Jak pana szlak nie trafi, patrząc na tych polityków. Jacek M., ale mnie trafia. Ale chociaż ostatnio już traktuję to jako kabaret. Naprawdę, to wszystko robi się kabaret. No. O proszę, tu pokazują mi Kevina Spacey. Okazało się, że jest niewinny. Jak załatwili aktora na tej samej zasadzie? Ale cóż, tak to wygląda. Pamiętajcie, jeszcze raz trzeba obserwować profil pana Zielkę, jego artykuły, ponieważ on ujawnia naprawdę coś, co może ruszyć lawinę w całym tym środowisku, które widzi tylko jedną stronę i które udaje środowisko moralne. No. Dzisiaj zresztą pan Balcerowicz w telewizji zaczął mówić coś na temat uczciwej władzy. Śmiech, bardziej śmiech ogarnął, bo ta uczciwa władza sprzedała Polskę razem z robotnikami. Tak. Jakby to się nazywa dopiero. Który z krajów bałtyckich jest najbardziej propolski? Marek, a wbrew pozorom to jednak Litwa. To się też u nich zmienia. Wbrew pozorom to jednak chyba Litwa po prostu. Rzeczywiście, tam są duże związki. Nie zapomnijcie państwo, że Litwa to także Żmudź, to są i Żmudzini. Powiem szczerze, że w pewnym okresie swojej nowej historii Litwini bardzo źle traktowali Żmudzinów. Ja pamiętam, ponieważ tak się składa, że uczestniczyłem w pewnych nie tyle operacjach i szkoleniach, także na Litwie trochę czasu spędziłem i z Litwinami trochę czasu spędziłem, tak żeśmy mogli sobie pogadać. Estonia? Manuel Adams. Estonia w ogóle chyba nie zwraca do nas uwagi, prawda? Manuel Adams, żadna Litwa, jaki kraj? Uważa pan, że Estonia czy Łotwa? Z krajów bałtyckich pani mówi. To są trzy takie kraje. Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego. Dobra, ja tylko pracowałem. Chciałem powiedzieć o Żmudzinach, bardzo dobrze. Mówi pan kiedyś, że nie ma czegoś takiego jak dziennikarstwo śledcze, Damian Kwieciński. I cały czas mówię, no ale to jest dziennikarstwo, które, bo to śledcze się kojarzy inaczej. Ja to nazywam inaczej, to jest prawdziwe dziennikarstwo i to, co robi pan Zielkę, jest prawdziwym dziennikarstwem. Prawdziwym dziennikarstwem bezkompromisowym, a nie tak jak tutaj dzisiaj jeden z dziennikarzy zaczynający na TRN napisał, w nocy nie mógł spać samą noc, bo przecież znowu musiał otworzyć chmurę. Tyle nagrań, tyle zdjęć. I kogo straszy? Że on to wie, to ma. To niech to opublikuje. A nie tylko to wybiórcze, co mu władza i prowadzące każe, prawda? No. Ale się ponaraziłem w tej chwili wszystkim. No Jacekiem, no tak powiedział, że właśnie władza uczciwa taka. No tak powiedział, to mi się aż śmiać zachciało, no. Co mam powiedzieć Krzysztofowi K., bo gdzie? Ostatnie pytanie. Jeszcze taki serenica mówi, jak przychodzi na emeryturę, zostaje wyeliminowany, ponieważ swoją wiedzę dokładnie mógłby zaszkodzić. Krzysztof K., Jezus. Boże, o co mnie pan pyta? Proszę przeczytać reset w resecie, to piszę, bo jutro wezmę i przeczytam państwu fragment resetu. No. No tak, zakończenie resetu może państwu przeczytam, tam to wyjaśniam, co się dzieje. No. Oto znalazłem się w Wydziale Wschodnim Dolnego Wywiadu, w którym pracowałem od 6 lat, zajmując się operacjami dziwnymi i niekonwencjonalnymi. Ja? No dziwnymi i niekonwencjonalnymi się zajmowałem. Ja się zajmowałem dziwnymi i niekonwencjonalnymi. Wszystko, co jest poza placówką, wykrywaniem nielegałów i paraliżowaniem całej infrastruktury, oprócz tego różnego rodzaju inspiracją, dezinformacją i neutralizacją szpiegostwa, co nie oznacza, że ich po prostu... Strzelałem do nich, ale po prostu neutralizowałem ich wpływy i niektórych się udało zmusić, żeby wyjechali stąd. Krzysztofka, odpowiedziałem panu, że mógłby, ponieważ swoją wiedzę zostaje, tak, zostaje wyeliminowany. Ma pan rację, już. No, nie każdy, nie każdy. Gdyby chodzili, gdy niektórzy ci, co nie chodzą, nie są, to mają dotąd pewne problemy. A tak a propos, proszę państwa, Paweł Miter. Pamiętacie tego, który skompromitował sędziego w Ambergol, w sprawie Ambergol, co zadzwonił wtedy? Przecież Paweł Miter dostał wyrok. Nawet nikt go nie chce nawet ułaskawić. A co się dzieje? A ten sędzia, którego on wtedy naciągnął, który był taki gotów, bo się przez do współpracy, bo dzwoni ktoś od premiera i tak dalej, taki dyspozycyjny, awansował. Za pana Ziobry, na sędzie okręgowego w innym miejscu. No. Dobrze, proszę państwa. Dziękuję państwu.
Dobranoc. No i do jutra. Jutro pewnie nadejdzie, jutro będziemy gadać. Jutro zrobimy taką też trochę lżejszą, pogadamy sobie, czytam Państwu protezy, nie mogę ich pokazać tylko, bo tam jest coś, czego nie mogę pokazać, ale przeczytam Państwu zapiski z tych, niektóre zapiski z tego, niektóre są niesamowite, a to świadczy o tym, że oni nawet ojca Klimuszkę tak inwigilowali, żeby sprawdzać, czy jak on głosował, czy on głosował na tym, że on tam wrzucał do, że nie chodził do kabiny, to jest paranoja w ogóle. Śmieszne to jest, ale cóż, takie były czasy. Oczywiście miał tak zwaną teczkę operacyjną księdza. Niestety to oczywiście zginęło teoretycznie, jak wszystkie urządzenia Departamentu Czwartego. Wszystkie te materiały Departamentu Czwartego. Dobranoc. Do jutra.